Felix bardzo się ucieszył, że pomalowałem mu nos na niebiesko. Wszyscy na Alfie mają niebieskie nosy. Nawet doktor Otto, choć inkarnacja zamieniła go w łabędzia i jego nos stał się dziobem. Chciał sprzedać kiedyś swój stary zegarek mojej matce, bo jako ptak mieszkający w jeziorze nie potrzebował znać dokładnie czasu. Wystarczyło mu obserwować słońce obijające się w wodzie. Moja matka nie kupiła tego zegarka, więc stali się wrogami. Mój ojciec również nie lubił doktora Otto, bo ten nigdy nie zostawiał suchej nitki na Ignaca Muzycy i dziwił się, jak takiemu typowi, jak mój stary, udało się przeżyć dwie wojny światowe. Ten Piłsudski musi być nienormalny, że popiera takich ludzi jak Ignac. Jeszcze tu na planecie Alfa pozwolono mu nosić tę cholerną szablę, choć wojna skończyła się 50 lat temu. Mój przyjaciel Stopowski, architekt z Warszawy, z kolei miał wstręt do wszystkiego, co się rusza. Do wiatraków, nie cierpiał różowych chmur i księżyca. Ale był wspaniałym architektem i na planecie Alfa przybywało coraz więcej wieżowców. Moje malowidła na elewacjach były imponujące. Planeta stawała się bardzo kolorowa. W międzyczasie wybudowano nowy obiekt, kaplicę. Miała weneckie okna i wielki czarny krzyż stojący przed kaplicą. Felix znikł na jakiś czas z planety i nikt nie wiedział, co się z nim stało. Po miesiącu zjawił się na Alfie w jedwabnym płaszczu i z wypłowiałym nosem. Pomalowałem mu znowu nos na niebiesko. Bardzo się z tego ucieszył. Masz ode mnie prezent, powiedział, podając mi małe pudełeczko. Był w nim platynowy zegarek z inicjałami ZK, Zbigniew Kupczyński. W niedzielę wszystkie ważne osobistości znalazły się na przyjęciu u króla. Monarcha z dumą pokazywał wszystkim ceramiczne farby, które Felix kupił na Marsie. Nasz wielki artysta Zbigniew Kupczyński zrobił tu mozaikę i 5 wielkich witraży, powiedział król. Toast na cześć Zbigniewa. Wszyscy pili szampana, uśmiechając się do mnie przyjaźnie. Nawet Ignac miał dobry humor. Poklepał mnie po ramieniu. Zrobiliśmy dobrego syna, powiedział do matki i puścił do niej oko. Pani Kupczyńska miała zaczerwienione policzki i błyszczące z podniecenia oczy. Mój syn zawsze widziałam, że zajdzie dalej niż inni. Szkoda, że Ewy tu nie ma, powiedziała smutno. Zobaczyłaby, jakiego ma męża. Felix do matki. Przyjedzie, przyjedzie. Już ją my tu sprowadzimy. Przyjadą obie z Moniką, jego córką. Ona ma jeszcze większy talent niż Zbigniew. Poza tym pięknie śpiewa. Może skomponuje tu nową operę. Koniec części pierwszej.